Książka Wielka Wielkiego została wyłoniona komunikacja zastępcza za wyjęcie przepraszam. Witam Was tutaj, cześć, Tomek Znosz i jak widzicie aktualnie metro jeździ wahadłowo. Na odcinku od Młocin do Wilanowskiej i metro jeździ normalnie po dwóch torach, natomiast na kolejnym odcinku od Wilanowskiej do Kabat metro w ogóle nie jeździ z przyczyn technicznych. Autobusy jeżdżą aktualnie za metro, zatrzymują się na najbliższych przystankach, które się są w zespole przystankowym danej stacji metra, czyli na przykład metro Imielin, metro Kabaty, na przystankach w linii metra, na tych się zatrzymują i tam można wsiąść w autobusy, które jadą bezpośrednio do kolejnej stacji na tej trasie, która jest aktualnie w pętli, czyli do stacji Wilanowskiej i Kabaty. Na tych trasach jeździ od Wilanowskiej do Politechniki. Pociągi metra już jeżdżą normalnie, czy do Politechniki, do Młocin już bezpośrednio, także tam już nie ma problemów. Na stacji Wilanowskiej oczywiście wszystkie pociągi kończą swój bieg i później jadą w kierunku Młocin. Taka sytuacja jest może nietypowa i nie będę ukrywać, że mi zepsuła trochę dzień, bo już nie mogę dojechać do domu. Ale tak faktycznie to wygląda, taka ciekawostka. Mam nadzieję, że zostaliście poinformowani i teraz dzięki temu wiecie, że metro jeździ trochę w inny sposób niż powinno. Jest taka sytuacja, jest w miarę codzienna i trzeba przyznać, że przydałoby się, aby w przyszłości przy takich sytuacjach przystanki autobusowe, gdzie autobusy podjeżdżają linii za metro, były oznakowane, bo aktualnie, jeżeli taka jest sytuacja i po prostu nagle nie jeżdżą pociągi metra na danej trasie, autobusy za metro podjeżdżają i wiedzą, gdzie mają podjechać. Natomiast pasażerowie nie wiedzą do końca, gdzie pójść, bo nikt ich dokładnie nie informuje, gdzie się znajduje taki przystanek, a jakby były dobrze oznakowane, to byłoby dużo łatwiej i dużo lepiej. Cała procedura zazwyczaj awarii i z wyłączenia ruchu trwa około 3 godzin. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!